były emocje, walka do ostatniej sekundy i zwycięstwo. A to kibice lubią najbardziej. Energa Czarni wygrała z Basketem Poznań 82-81 w pierwszym meczu pre-playoff. Były jednak i ofiary. Kontuzjowany Brazelton już nie zagra. Po prowadzeniu na początku trzeciej kwarty 14 punktami, słupski zespół bardzo się rozprężył i łatwo zaczął tracić punkty. Dlaczego Czarni zwyciężyli? Bo potrafili zatrzymać akcję gości, szczególnie zagrania na pick and rolla do Huberta Radke. Byli też w pierwszej odsłonie skuteczni w ataku i mieli pomysły, które potrafili zrealizować w obronie. W drugiej odsłonie wyszło jednak zmęczenie, brak koncentracji, powodowane zbyt wysokim prowadzeniem. Drugi mecz w środę w Poznaniu w hali Arena o godzinie 18:30. Zespoły grają do dwóch wygranych, ewentualne trzecie starcie w piątek w Słupsku.